a w dzisiejszym filmie klasyczna beżowa szmizjerka, sukienka w odcieni głębokiego turkusu, dwie propozycje w groszki, hiszpanka w kolorowe kwiatki oraz trzy propozycje takich dżunglowych sukienek, bym powiedziała. I ostatnia, taka biała, również w liściastym princie. Cześć, dzień dobry, witam Was bardzo serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dziś zapraszam na mierzymy z marki Greenpoint. Co fajne, mam tutaj sukienki praktycznie wszystkie z dobrym składem, więc myślę, że każda z Was znajdzie coś dla siebie. Także jeśli jesteście ciekawe, co dziś wybrałam, zapraszam do oglądania dalej. Pierwsza sukienka to taka klasyczna sukienka midi w takim kolorze coś pomiędzy beżem a brudnym różem, także zaraz w nią wskakuję i zobaczymy, jak będzie wyglądać. Sukienka jest w rozmiarze 42, jest w 90% z wiskozy, więc fajnie, idealny materiał na nadchodzącą porę. Jeśli chodzi o ten odcień beżu, też wydaje mi się, że jest bardzo twarzowy. Jak widzicie, jest po długości na guziczki. Tutaj ma pasek i tutaj ma na kawałku gumkę, ale ona nie jest dookoła, tylko jest właśnie na tym kawałeczku. Jeśli chodzi o długość taka za kolanko, myślę, że to będzie fajna sukienka zarówno na co dzień, ale na większe wyjście też spokojnie da radę. Kolejna sukienka w podobnym kroju, również na guziczki, w takim ciemnomorskim kolorze. Także wskakuję w nią i zobaczymy, jak będzie wyglądać. Ta sukienka jest również w rozmiarze 42 i jest w 100% z wiskozy. Ogólnie ona jest dość szeroka, bo zobaczcie, że ona tutaj jest na takich troczkach i tutaj jeszcze troszkę tego miejsca jest. Materiał jest bardzo przyjemny, kolor też jest ładny. Chociaż ja jakoś chyba jednak nie do końca dobrze czuję się w tym kroju. Mam wrażenie, że ta sukienka mnie postarza i nie wiem właśnie, czy to jest kwestia kroju czy koloru, ale nie czuję się w niej najlepiej. Jednak jeśli lubicie takie sukienki, to myślę, że do latania na co dzień do trampek będzie jak najbardziej ok. Wiskoza na lato jest super, także myślę, że to idealna sukienka właśnie na nadchodzący sezon. Kolejna sukienka jest w takim prostym kroju, w takim dziewczęcym princie w groszki. Ja ogólnie bardzo lubię właśnie kropki i tego typu klimaty, także przymierzam i zobaczymy, jak będzie wyglądać. Ta sukienka również jest w rozmiarze 42 i również jest w 100% z wiskozy. W tym przypadku krój odpowiada mi dużo bardziej. Tak samo lepiej czuję się właśnie w tym kolorze i w tym groszkowym princie. Wydaje mi się, że wyglądam tak dużo świeżej i młodziej. Ogólnie lubię na lato taki styl właśnie takich prostych sukienek. Ona jest z tyłu troszkę dłuższa, przez co jak się nachylimy, to nie mamy tyłka na wierzchu. Ogólnie prezentuje się naprawdę bardzo ładnie. Jak widzicie, tutaj też tego miejsca jeszcze troszkę jest. W ogóle mam wrażenie, że te rzeczy właśnie z Greenpointa wypadają troszkę większe, adekwatnie rozmiarowo na przykład do takich typowych sieciówek typu na przykład Reserved czy Mojito, także możecie mieć to na uwadze i jeśli jesteście właśnie tak jak ja teraz pomiędzy rozmiarami, no to wybierałabym rozmiar mniejszy. Kolejna sukienka, również w groszki, tutaj jednak mamy odwróconą kolorystykę,
taki troszkę hiszpański dekolt, także wskakuję w nią i zobaczymy, jak będzie wyglądać. Ta sukienka również jest w rozmiarze 42 i chyba wszystkie sukienki, które mam, są w tym rozmiarze. Również jest to 100% wiskoza. Jedynie co, to tutaj te ramiona, one niby możecie je zrobić, wiecie, tak po hiszpańsku, ale to zaraz, jak tylko ruszę rękoma, to wraca z powrotem pod szyję. Tak samo tutaj w talii jest taka gumka i to też wygląda tak jakoś dziwnie, bo jak to zbluzuję, to mam wrażenie, że to jest w złym miejscu, no i jakoś, no nie wygląda to dobrze. Sukienka ma kieszenie, więc to akurat na plus. Długość za kolanko też jest ok. No nie wiem, dla mnie to jest taka trochę sukienka albo do cioci na imieniny, albo w niedzielę do kościoła. Jakoś tak, no nie wiem, niby jest ok, ale coś mi w niej nie pasuje, także no wydaje mi się, że były lepsze propozycje i że lepsze propozycje będą, także mierzymy kolejną sukienkę. Kolejna sukienka jest bardzo podobna, bo też ma taki właśnie a la hiszpański dekolt, ale w talii nie ma tej gumki, także zobaczymy sobie, jak ona będzie leżała. Także wskakuję w nią i zaraz się widzimy. Ta sukienka jest również w rozmiarze 42 i również jest z wiskozy. Tutaj, jak widzicie, ten dekolt wygląda już dużo lepiej i mimo, że mam tą sukienkę zsuniętą na ramiona, to wygląda to ładnie i nic tutaj się nie rusza. Natomiast jeśli chodzi tutaj, to ona jest tak jakby przeszyta na zakładkę, co też wygląda całkiem fajnie. W talii ma gumkę i tutaj, jak widzicie, też jeszcze jest całkiem sporo miejsca. Jedynie co, to jakoś nie za dobrze czuję się w tym princie. Zdecydowanie wolę sukienki w drobniejsze kwiatki i jednak w nie tak bardzo krzykliwych kolorach, no bo jednak te fioletowe i czerwone kwiatki dość mocno odznaczają się na tej czarnej sukience. No i jakieś to takie za bardzo krzykliwe dla mnie, ale ogólnie jeśli chodzi o wykonanie, o materiał, to jak najbardziej sukienka jest godna polecenia. Kolejna sukienka również jest w takim kwiecistym princie, jest na guziczki, także mierzę ją i zobaczymy, jak będzie wyglądać. Ta sukienka również jest z wiskozy i jest również w rozmiarze 42. Ogólnie ja bardzo lubię sukienki w takim kroju, czyli z dekoltem w fałkę, na guziczki i odcinaną pod biustem. Jednak w tym przypadku kolor, może nie tyle kolor, co ten kolorowy wzór mnie przytłacza i wydaje mi się, że na tej sukience dzieje się trochę za dużo. Niemniej jednak, jeśli chodzi o wykonanie, wykonana jest naprawdę bardzo ładnie. Ma kieszeni, co ja akurat w sukienkach lubię. Niby tego nie używam, ale wiecie, zawsze lepiej niż są, niż jakich nie ma. No ogólnie sukienka jest bardzo ładnie wykonana. Tutaj ten rozmiar już wypada tak standardowo, to jest takie standardowe 42, także jeśli ta sukienka Wam się podoba, możecie śmiało sobie zajrzeć na stronę. Ona występuje w kilku printach, jest też biała, czarna, także myślę, że każdy znajdzie coś dla siebie. Kolejna sukienka również jest w takim trochę hawajskim klimacie. Tutaj mamy taki kwiatowo-liściasty print na ciemnej bazie, także wskakuję i zobaczymy, jak będzie wyglądać. I ta sukienka również jest w rozmiarze 42 i również jest z wiskozy. Ogólnie prezentuje się bardzo ładnie, jest bardzo przyjemna w dotyku. Jeśli chodzi o rozmiar, to też jest to taka troszkę większa 42. Co jest fajne w tych sukienkach, czego nie powiedziałam wcześniej,
to większość z tych sukienek, które są tutaj na guziczki, ma jeszcze jeden guziczek bądź haftkę u góry, przez co jak nie lubicie dużych dekoltów, to można sobie to zapiąć i wtedy wiadomo, nie macie nic na wierzchu, także za to na pewno duży plus. Ta sukienka też ma fajną długość, taką do kolanka. Wydaje mi się, że fajnie i właśnie do szpilek, czy nawet na co dzień do latania, do jakichś klapek czy trampek też będzie jak najbardziej ok. I też występuje w kilku wersjach kolorystycznych. Kolejna sukienka kolorystycznie i printowo jest bardzo podobna, jednak jest w troszkę innym kroju, także przymierzymy sobie ją razem i zobaczymy, jak będzie wyglądać. I ta sukienka również jest w rozmiarze 42 i również jest w 100% z wiskozy. W porównaniu do tej poprzedniej ma troszkę mniejszy dekolt i jest tutaj dodatkowo obszyta. Wersja kolorystyczna, chyba bardziej podobała mi się ta poprzednia. Te kwiatki były takie bardziej stonowane, przez co ona też nie była tak bardzo krzykliwa. Ta sukienka kojarzy mi się tak typowo wakacyjnie, do klapek, do takiego słomianego koszyka i kapelusza. Idealna propozycja, myślę, na plażę. Ogólnie wykonanie jest bardzo ładne, ona też ma w pasie gumkę. I tutaj też, jak widzicie, jest jeszcze sporo miejsca. No, także naprawdę bardzo ciekawa propozycja. I ostatnia już sukienka. Tutaj mamy wersję midi. Też mamy takie liście na białym tle. Także wskakuję w nią i zobaczymy, jak będzie wyglądać. Ta sukienka jest również w rozmiarze 42, jest w 90% z wiskozy, 10% to domieszka sztuczna. Chociaż jeśli chodzi o strukturę tego materiału, to ona tak trochę w dotyku jest odczuwalna, jakby była lniana, jest taka troszkę szorstka. Ogólnie sukienka jest wykonana bardzo ładnie, jest bardzo podobna do tej pierwszej. Tutaj myślę, że spokojnie mogłabym wziąć 40, bo tutaj mam naprawdę jeszcze dużo miejsca i wydaje mi się, że właśnie gdyby ona była rozmiar mniejsza, to że prezentowałaby się dużo lepiej. Jest taka za kolanko, wydaje mi się, że to jest idealna propozycja na nadchodzące teraz komunie i różne uroczystości właśnie w takim sezonie wiosennym, a nawet może i letnim. Jedna wydaje mi się, że z fajniejszych sukienek, która dzisiaj tutaj była, także no nie wiem, dajcie znać, co uważacie, bo wydaje mi się, że to jest naprawdę fajna propozycja. Dobrze, moi drodzy, dziękuję Wam bardzo za oglądanie tego filmu. Koniecznie dajcie znać, która z sukienek podobała Wam się najbardziej. Czy lubicie markę Greenpoint, czy zamawiacie, czy może niekoniecznie. No powiem szczerze, że jestem naprawdę zaskoczona wysoką jakością tych sukienek, które naprawdę nie były drogie. Także zapraszam do komentowania. Oczywiście odsyłam Was do poprzednich filmów, które tutaj się pojawią. Zapraszam również do subskrypcji kanału, bo w najbliższym czasie pojawi się przegląd idealnych jeansów i różny przekrój spódnic właśnie na wiosnę i lato. Także obserwujcie, aby nie przegapić, a my widzimy się w kolejnym filmie. Do zobaczenia. Pa!